czad wchodzi połączenie z hemoglobiną. To jest jego podstawowe działanie toksyczne na organizm ludzki. Buduje w ten sposób karboksy hemoglobinę, która jak gdyby blokuje, powoduje hipoksję, blokuje dopływ tlenu do wszystkich ważnych dla życia ośrodków. Coś paraliżuje? Czy coś paraliżuje? No, wyobraźmy sobie, że tlen, który ma trafić do mózgu, serca, wątroby, nerek, wszystkich w ogóle narządów, mięśni, do tych narządów nie trafia. Blokuje ich żywotność, blokuje życie, powoduje ogniska martwicy, może powodować ogniska krwotoczne. Konsekwencją tego jest spadek sprawności wszystkich narządów, a wiadomo, że manifestacja kliniczna, czyli objawy, z którymi się spotykamy, zależą głównie od tych narządów najważniejszych dla życia, czyli mózgu i serca. Jak lekarz stwierdza zawartość czadu w organizmie? Proste badanie. Badanie gazometryczne, pomiar zawartości karboksy hemoglobiny we krwi jest tym takim wyznacznikiem stopnia narażenia na czad. Jaka zawartość jest śmiertelna? Oj, tu jest bardzo różnie, bo to wszystko zależy od tego, jaka jest, przede wszystkim zależy to od wieku, od schorzeń współistniejących, zależy od jakby długości przebywania w takiej atmosferze z tlenkiem węgla, no i oczywiście od intensywności narażenia, prawda, także od bardzo wielu rzeczy. W związku z tym wyróżniamy narażenie i zaczadzenia ostre, jak i takie przewlekłe podczadzenia, prawda, wynikające z jakby permanentnego wpływu czadu na organizm ludzki. Natomiast no, stężenia, powiedzmy, karboksy hemoglobiny poniżej 4 uznawane są za nieszkodliwe, nietoksyczne. One zresztą u palaczy mogą być nawet wyższe, bez objawów klinicznych żadnych. Jakie są objawy zatrucia? Objawy zatrucia oczywiście, tak jak powiedziałem, też wynikają z tego, czy to narażenie jest w formie ostrej, czy w formie przewlekłej. I można powiedzieć, że początkowo dominują objawy ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego. W ogóle dominują tego typu objawy. Początkowo pacjenci skarżą się na bóle głowy. Przy jakby zwiększeniu stopnia czy ilości czadów powietrzu wdychanym pojawiają się stopniowo zawroty głowy, pojawiają się objawy dezorientacji, zaburzenia koncentracji, następnie pojawiają się kołatania serca, osłabienie. No a w tych przypadkach takich już bardziej zaawansowanych dochodzi do jakby istotnych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, do napadów drgawkowych, stanów śpiączkowych, przedśpiączkowych wcześniej, no i do śmierci, prawda? Czy skóra daje jakieś objawy? Tak, rzeczywiście nie wspomniałem o tym, bardzo charakterystyczne dla szczególnie ostrych zatruć czadem jest takie mocno czerwone, karminowe wręcz zabarwienie skóry. Jak dojdzie już do zaczadzenia, jak postępować, co robić? No tutaj ta pomoc taka przedszpitalna powinna polegać na zapewnieniu dostępu tlenu, czyli trzeba wynieść pacjenta takiego, który takiemu zaczadzeniu uległ, ze środowiska, w którym jest duża zawartość tlenku węgla. Rozluźnienie, rozpięcie odzieży też pomaga, no tlenoterapią trudniej. Natomiast oczywiście w przypadkach takich dużo bardziej zaawansowanych klinicznie należy rozpocząć zabiegi reanimacyjne, jeśli u pacjenta dochodzi do zatrzymania krążenia i oddychania. Zaapelowałby Pan do mieszkańców, by mieli czujniki tlenku czadu? No oczywiście, to jest właściwie podstawa, ze względu na to, że te czujniki jak gdyby wykrywają czad jeszcze poniżej bariery toksyczności dla organizmu i umożliwiają po prostu zajęcie się problemem pod względem technicznym.